Według Pisma Świętego możemy mieć stuprocentową pewność tego, że będziemy zbawieni. Jak napisał apostoł Jan, te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, żebyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny. Pytanie jest takie, czy chcesz wiedzieć, co musisz zrobić, aby mieć tą pewność? Po pierwsze, musisz zdać sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem. Gdybyśmy byli bez grzechu, to nie byłoby potrzeby od niczego nas zbawiać. Ale ponieważ zapłata za grzech jest śmierć, a konkretnie druga śmierć, czyli wtrącenie do jeziora gorejącego ogniem i siarką, to gdybyśmy mieli dostać to, na co zasługujemy, to wszyscy trafilibyśmy do piekła, bo każdy z nas zgrzeszył, łamiąc Boże przykazania. Jako napisano, nie masz sprawiedliwego ani jednego, albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Dlatego musisz zdać sobie sprawę, że gdyby Bóg miał dać ci to, na co zasługujesz, to byłoby to piekło. Lecz zaleca Bóg miłość swoje ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Bóg objawiony jest w ciele jako Jezus Chrystus. 2000 lat temu w Betlejem narodził się z dziewicy, przeżył bezgrzesznie swoje życie, na koniec którego został ukrzyżowany. Biblia mówi, że kiedy Jezus był na krzyżu, grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo. Ten, który był bez grzechu, wziął na siebie grzechy nas wszystkich. Kiedy oddał ducha, jego ciało złożono w grobie, a jego dusza zeszła do piekła na 3 dni i 3 noce, po których zmartwychwstał. Pokazał się potem setkom ludzi, w tym swoim uczniom, po czym wstąpił do nieba. Biblia mówi, że Jezus jest ubłaganiem za grzechy całego świata. Ale to nie znaczy, że wszyscy automatycznie pójdziemy do nieba. Jezus powiedział, że jest jedna rzecz, którą musimy zrobić, aby mieć życie wieczne. Zatem, cóż mamy czynić, abyśmy sprawowali sprawy Boże? Toć jest sprawa Boża, abyśmy wierzyli w Tego, którego On posłał. Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do żywota. Jezus nie powiedział, że zbawiony będzie ten, kto zapisze się do kościoła, ochrzci się, czy będzie dobrym człowiekiem. Powiedział, że życie wieczne ma ten, kto w niego wierzy. Dlatego, kiedy pewien człowiek zapytał apostołów, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mu, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. A bowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zbawienie nie jest wynagrodzeniem za nasze starania. Otrzymujemy je za darmo, z łaski, przez wiarę. Kiedyś zapytano Jezusa, czy mało jest tych, którzy mają być zbawieni. To dobre pytanie, bo Jezus powiedział, że przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nie wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Także zbawiona będzie zdecydowana mniejszość ludzi. A nawet z tych, którzy uważają się za chrześcijan, wielu ze zdumieniem odkryje, że nie wejdą do Królestwa Bożego. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza, wiele ich rzecze mi dnia onego, Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili? A tedy im wyznam, żem was nigdy nie znał. Odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Bo jak powiedział apostoł Paweł, łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. I to nie jest z nas. Dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Zbawienie jest darem i aby ten dar otrzymać, musimy całą nadzieję położyć w Chrystusie, w tym, że umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i 3. dnia zmartwychwstał. Bo jeżeli ktoś polega na tym, że będzie zbawiony, bo jakoś na to sobie zasłużył, to usłyszy kiedyś od Jezusa, odejdź ode mnie, nigdy Cię nie znałem. Jezus nie powie, kiedyś się znaliśmy, ale nie spisaliście się, powie, nigdy was nie znałem. Bo jeżeli ktoś uwierzył, to stał się dzieckiem Bożym i Jezus go zna. Ale dopóki kto nie uwierzy, nie jest jego dzieckiem i gniew Boży zostaje nad nim. Jezus powiedział, owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną, a ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej.
Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Także zbawionym jest się raz na zawsze. Ale to nie znaczy, że chrześcijanin może sobie zupełnie bezkarnie żyć. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków, kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Także gdybym popełnił jakiś poważny grzech, to Bóg ukarałby mnie za niego w tym życiu, ale nie posłałby mnie do piekła. Nie ma takiej rzeczy, którą mógłbym zrobić, żeby trafić do piekła, bo Bóg przyjął mnie za syna i dał mi życie wieczne. Nie dlatego, że sobie na to zasłużyłem, ale dlatego, że Jezus Chrystus wziął na siebie zapłatę za moje grzechy, a ja mu wierzę. To ci jest słowo wiary, które opowiadamy. Że jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twoim, że Go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. A bowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznanie dzieje ku zbawieniu. Bo Pismo mówi, wszelki kto weń wierzy, nie będzie pohańbiony. Gdyż nie masz różności między Żydem i Grekiem, bo tenże Pan wszystkich bogaty jest ku wszystkim, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.